Cześć, z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym odcinku Akademii Elektryka. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak podłączyć automat zmierzchowy, tak aby sterował oświetleniem. Zapraszam! Automat zmierzchowy AZH Mini LED służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam czy podświetlenia dekoracyjnego o zmierzchu i wyłączenia oświetlenia o świcie. Jego podłączenie jest bardzo proste. Automat składa się z obudowy, w której zamontowany jest czujnik światła oraz przewodu do podłączenia zasilania i lampy. Mamy tutaj dostępne trzy żyły. Do brązowej i niebieskiej podłączamy zasilanie automatu, a do czarnej przewód fazowy lampy. Na pokrywie automatu dostępny mamy schemat, na podstawie którego podłączamy układ. Przewód ochronny lampy i zasilania łączymy szybko z łączką. Tak samo postępujemy z przewodami neutralnymi. Do szyny neutralnej podłączamy również przewód neutralny automatu. Przewód fazowy zasilania podłączamy do przewodu brązowego automatu. Wyjście z automatu do zasilania lampy to przewód czarny. Tam podłączamy źródło światła. Do czego możemy wykorzystać taki automat zmierzchowy w praktyce? Na przykład do automatycznego załączania naświetlacza LED-owego. Połączenia elektryczne zrealizujemy w hermetycznej puszce. Taki układ zazwyczaj umieszcza się na zewnątrz, więc musi być on odporny na warunki atmosferyczne. Wszystkie przewody wprowadzimy do hermetycznej puszki przez szczelne dławiki. Dobrą praktyką jest wprowadzenie ich od dołu puszki, tak aby woda nie spływała do jej wnętrza po przewodach. Przewody ochronne zasilania i lampy łączymy szybko z łączką. Żyłę fazową zasilania podłączamy do przewodu brązowego automatu, a żyłę fazową naświetlacza do przewodu czarnego. Po zadziałaniu automatu będzie się na nim pojawiać napięcie sieciowe. Przewody neutralne automatu zasilania i naświetlacza łączymy razem. Aby ochronić połączenia przed wilgocią, zakładamy na złączki osłony żelowe. Pod pokrywą dostępny jest potencjometr do nastawy czułości załączania. Czułość możemy ustawić od 2 do 1000 luksów i dobieramy ją w zależności od potrzeb. Działanie automatu zmierzchowego sprawdzamy, przykrywając czujnik szmatką lub kartonikiem. Przykrycie go palcem może być niewystarczające ze względu na siłę światła słonecznego. Spójrzcie, jak reaguje automat, gdy zmieniam natężenie światła w warsztacie. Taki zestaw odporny jest na warunki atmosferyczne. Stopień ochrony obudowy naszego automatu zmierzchowego to IP65. To oczywiście tylko przykład, bo do automatu możemy podłączyć znacznie większe oprawy LED-owe ze względu na wzmocniony styk przekaźnika odporny na udary prądowe 120 A w czasie 20 milisekund. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pokazał Wam, jak prawidłowo podłączyć automat zmierzchowy, tak aby sterował oświetleniem. Z tego miejsca zapraszam Was do kolejnych odcinków Akademii Elektryka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!